Hej, ja jestem Sarcza, oto przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Shadow of the Colossus na PlayStation 4. Dzisiaj, ruszając na 13 już kolosa, będziemy musieli wybrać się początkowo w te rejony, które już znamy z poprzednich odcinków, a mianowicie musimy znowu ruszyć do tego lasu tutaj nieco na południu. Lasu, w którym też niedawno pokazywałem wam easter egga nawiązującego do The Last Guardian. To chyba robiłem dwa odcinki temu. Możecie sobie sprawdzić, jeśli jeszcze tamtego materiału nie oglądaliście. A fajne nawiązanie do The Last Guardian było. Taki dodatkowy smaczek wprowadzony właśnie w tym remake'u, którego nie było w wersjach na PS2 czy na PS3 z oczywistych względów, bo wtedy jeszcze nie ukazała się gra The Last Guardian. Jednak musimy wybrać się tutaj, żeby dostać się do kolejnego naszego przeciwnika, następnego kolosa. Bo może pamiętacie, jak tutaj wybierałem się po raz pierwszy, żeby zmierzyć się z kolosem widocznym tutaj na południowym zachodzie. No to po wyjściu z tego lasu, później w dalszej kolejności skręcaliśmy nieco w prawo. Więc oczywiste jest, że tym razem skręcimy bardziej w lewo raczej. Tutaj mamy kapliczkę po lewej stronie, którą już mamy odkrytą. Już tam zdobywaliśmy sobie ogon jaszczurki. Zatem teraz omijamy, tylko szukamy po prostu wyjścia. Najprościej ruszać cały czas tą drogą, aż w końcu właśnie na wyjście natrafimy. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo mógłbym też ewentualnie spróbować sobie podejść do tamtego drzewa, przy którym byłem dwa odcinki temu, gdzie zestrzeliłem owoce i one mi spadły na dół. Ja mógłbym tam niby zeskoczyć. Nie wiem, czy te owoce w ogóle by nadal były, czy one by z powrotem wisiały jednak na drzewie. Trudno stwierdzić, ale myślę, że nie ma co już tam ruszać, tylko tutaj chciałem właśnie się wydostać na te pustynne tereny. I proszę bardzo, tym razem kierujemy się tutaj, mamy jakieś ruiny przed sobą. A wcześniej właśnie, żeby pokonać jednego z kolosów, musiałem tam w prawo wyruszyć bardziej. Teraz naprawdę widoczność jest tutaj ograniczona na tej pustyni, ale klimacik też jest nie do podrobienia. Panie i panowie, oto jeden z bardziej epickich kolosów w tej grze. Dlatego epickich, bo jest to kolejny kolos latający, ale zdecydowanie większy od tego sprzed kilku odcinków, prawda? Robi to wrażenie. Możemy sobie sprawdzić jego czułe punkty. No cóż, pewne jest, że gdzieś tam na jego ciele się znajdują. Tyle tylko, że na razie trzeba znaleźć sposób, aby w ogóle na tego kolosa się wdrapać. A problem w tym, że on lata wyjątkowo wysoko. I jeśli czegoś konkretnego nie zrobimy, no to nie zniży się ten kolos na tyle, żebyśmy mogli na niego wejść. Podjadę na razie do niego kawałek. No i od razu mogę wam powiedzieć oczywiście, że podstawa, tutaj w ogóle patrzcie, podstawa w przypadku tej walki to na początek wyciągnięcie łuku i strzelanie w te wielkie bąble, pęcherze, jakkolwiek by tego nie nazwać. No, czemu mi nie trafia? Może dlatego, że jestem w ciągłym ruchu. A, bo w ogóle tak strzela, kurczę, muszę trochę z bardziej z wyprzedzeniem raczej. O, właśnie. Trafiłem teraz. I patrzcie, ten pęcherz tutaj z tyłu nagle zniknął. I to samo musimy zrobić z tymi pozostałymi. Więc tutaj mamy jeden na środku, drugi z przodu bardziej.
No, zdecydowanie lepiej jest strzelać, jeśli jestem bliżej, ale teraz w ten też trafiłem. I patrzcie. Również to zniknęło, więc jeszcze z przodu musimy zaatakować. Podjadę nieco na skróty. No tutaj w takiej sytuacji też w tej walce praktycznie agro jest nieunikniona, bo trzeba podjeżdżać bardzo szybko, aby utrzymać się za tym latającym kolosem. Dobra, trafiony. I teraz patrzcie, co się będzie dalej działo. Jak sami widzicie, kolos obniża swoje skrzydła i my teraz powinniśmy na nie wskoczyć. Tak jest, udało się. No to jest coś epickiego. Naprawdę, kolos sam w sobie wygląda epicko, ale i walka, właśnie samo wspinanie się na te skrzydła, to jest też coś niesamowitego. Poczekajmy chwilkę. O właśnie. To był taki moment, kiedy mógł ten kolos troszkę wyrównać lot, swoje skrzydła. I teraz po kolei zabieramy się za kolejne czułe punkty. Pierwszy jest tutaj. Trzymaj się, Wander, i uderzaj. Wow, 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 co on robi? Okej. Okay. Mała beczka w wykonaniu kolosa. Jasny gwint, trzymaj się, trzymaj się. Jak prawdopodobnie długo już nie przetrwam, ale spróbuję. Spróbuję przemknąć jeszcze dalej w poszukiwaniu kolejnych czułych punktów. I tu jest następny. Uwaga. Ajajaj. Zamknął, kurczę, dostęp do tego czułego punktu. Lecimy dalej, szybko tutaj. Ale chyba nie zdążę, bo oto właśnie kolos się zanurza. Patrzcie, zanurza się w piasku. I to jest taki moment, kiedy no musimy po prostu na razie spaść, no bo nie da rady tego kolosa załatwić za jednym razem. Bo on zawsze, jak właśnie odbierzemy mu część zdrowia, to wtedy po prostu ukrywa się w piasku na jakiś czas. I teraz czekamy, aż się wynurzy po prostu. Gdzieś jest po tej stronie. Najlepiej w takiej sytuacji skorzystać sobie z przycisku odpowiadającego za skupienie się na kolosie. W przypadku aktualnie dostępnego systemu sterowania jest to przycisk L2 i proszę. Mamy znowu kolosa. No i jak widzicie, ponownie te pęcherze są zregenerowane, więc ja znowu będę musiał je zestrzelić. Dobra, ten się udało od razu zestrzelić rzeczywiście. I ten również chyba. Wydaje mi się, że trafiłem. Tak jest. Więc to oznacza, że jeszcze tutaj z przodu muszę trafić. I za chwilę, dzięki temu, nasz kolos znowu obniży loty, i to dosłownie. No i będziemy mogli się na niego wydrapać. O to chodziło. Czekamy zatem. Zwróćcie uwagę, że te skrzydła, chociaż one z tyłu też są, a nie, to nie są te skrzydła. Te skrzydła są właśnie tylko z przodu. Ach, kurczę. Chciałem tak troszkę na szybko to zrobić. Wow, uważaj! Myślałem, że agro jeszcze, kurczę, oberwie, ale na szczęście nic się nie stało. Dobra, wskakujemy. Chciałem zrobić, kurczę, to na szybko i dopaść od razu kolosa za pierwszym razem, jak tylko w jego stronę biegliśmy, ale niestety trzeba to będzie powtórzyć. Tym razem celnie wyskoczyć. Prosto właśnie na te skrzydła. A później, kurczę, czeka mnie spora droga na tyły tego kolosa, gdzie mamy jeszcze kolejne czułe punkty. Być może nawet już ostatni czuły punkt. Zobaczymy.
Dobra, udało się. Agro, uciekaj. Skakuj, skakuj, spinaj się. Jak dalej pójdzie, to w końcu jeszcze spadnę. Powolutku wspinamy się. Coraz to wyżej. I później poczekamy, aż nieco wyrówna lot. O, właśnie. No i jesteśmy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie to poszło, a więc ruszamy teraz właśnie tutaj na tyły. W razie potrzeby będę musiał się złapać. Okej, tu jest kolejny czuły punkt. Uwaga. To już wszystko. Więc został nam chyba jeszcze ostatni taki punkcik na ciele tego kolosa. Tylko czy my damy radę tam dotrzeć? Oto jest pytanie. Może być z tym problem. Wydaje mi się, że kolos znowu się zanurzy w piasku. No ale zobaczymy. Trwa walka o to, żeby się tam dostać. I czy nasz bohater zdąży? Może się nawet uda. Kurde. W ostatniej chwili... Patrzcie, w ostatniej chwili akurat mi to zakrył. A to oznacza, że już nie zdążymy. Dobra, pójdźmy na koniec tego kolosa. Uwaga. Troszeczkę przy tym obrywamy. Widzieliście, że pasek zdrowia nieco zmalał, ale to i tak się lada moment zregeneruje. Więc czeka nas ostatnia faza tej walki, kiedy ponownie będziemy musieli wdrapać się na tego kolosa. I wtedy już tylko wybrać się właśnie na jego tyły. Akurat tak się składa, że jest gdzieś pode mną, więc ja kurczę muszę trochę odjechać, bo jeszcze się okaże, że akurat wynurzy się przy mnie. I wtedy źle to się dla mnie skończy. Chcę wyciągnąć już teraz łuk w razie czego. I cały czas obserwuję punkt, gdzie mniej więcej mamy tego kolosa. Proszę bardzo. Dobra, nie trafiłem w te pęcherze, ale tutaj trafię. Super. I jeszcze kolejne będą za chwilę z tej strony. Udało się. Udało się trafić. Więc znowu będzie trzeba jeszcze tam się przedostać. O, trafiłem, kurde, z takiej odległości. To było epickie. No to uwaga. Czekamy, żeby się na niego wdrapać. Po raz trzeci. Tym razem od lewej strony spróbujemy wyrównać bieg. A, kurde. Skubany jeszcze odlatuje. No to może jednak z prawej spróbuję za chwileczkę. Dobra, może teraz? Udało się, super. Trzymaj się, kurde. Co się dzieje z moim bohaterem? Na górę, proszę cię. Tylko mi tutaj nie spadaj. Dobra, udało się. Więc teraz czeka mnie naprawdę długa droga na sam tył tego kolosa. Dopóki on się jeszcze tak nie obraca, to staram się biec jak najdłużej i nie zatrzymywać się, bo później może nam tego czasu zabraknąć. A tak to jest naprawdę okej. Ta muzyczka jest po prostu przeepicka. Świetna sprawa. Musiałem się tutaj przytrzymać i uwaga, mamy ten ostatni punkt. Dobra. Omeny pośród wichury. W momencie jak tak gigantyczny kolos latający pada na ten piasek, na tę pustynię, no to naprawdę raz, że robi się go szkoda, dwa, że robi to wrażenie.
Nie wiem czemu zawsze odruchowo, jak pokonuję tego kolosa, to później uciekam jeszcze przed tymi cieniami, mimo że wiem, że nie da się przed tym ukryć. Zawsze musi nas to dopaść. Ostatnio po pokonaniu kolosa mieliśmy bardzo ciekawą scenkę, jak pamiętacie. Ale tym razem wracamy, można powiedzieć, do standardowej rutyny. Czyli znowu widok na to, jak niszczony jest kolejny posąg. Następnie cienie, które stały nad naszym bohaterem, nagle zniknęły. No i za chwilę wysłuchamy krótkiego opisu kolejnego, 14 już kolosa, więc jeszcze tylko 3 przed nami. To nie pierwszy raz, kiedy wspomina nam tutaj narrator o wartowniku. Już kilka kolosów wcześniej tak właśnie nazwał jednego z naszych przeciwników. Zajrzyjmy, co tam u Mono. Nic się nie zmienia oczywiście. Za to już ostatnio zaobserwowaliśmy zmiany na twarzy naszego bohatera w dość wyraźny sposób. No szczególnie ta szyja. To widać zdecydowanie, że coś się z naszym bohaterem dzieje. Ja wam jeszcze z takich dodatkowych ciekawostek chciałem też pokazać w wolnej chwili coś takiego jak statystyki w tej grze. To znaczy, zatrzymując sobie grę, możemy tutaj sobie właśnie te statystyki przejrzeć i teraz chciałem wam to na koniec odcinka jeszcze pokazać. No przede wszystkim mamy ogólnie czas w grze, ile spędziliśmy na każdym poziomie trudności. Ja tutaj gram na poziomie średnim. No i widzicie, że naliczyło mi 3 godziny 38 minut, tylko że pamiętajcie o tym, że w ramach tego czasu wlicza się chyba tylko i wyłącznie sama rozgrywka, to znaczy wydaje mi się, że poszczególne scenki przerywnikowe nie nabijają tego licznika, więc w rzeczywistości spędziliśmy już z tą grą więcej czasu, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to tyle to właśnie nabiło. Tak samo jak już sobie ukończymy grę, to później nam będzie liczyć, jaki był nasz najszybszy czas przy przejściu na kolejnych poziomach trudności. Ja tutaj na razie jeszcze tej wersji na PS4 nie ukończyłem, więc nie mamy czegoś takiego. Fajne jest też to, że zlicza nam dystans przebyty pieszo i dystans na agro. I co ciekawe, wcale pieszo jakoś dużo mniej nie przeszliśmy, jak sami widzicie. Mniej więcej jest to wyrównana liczba, a wydawałoby się, że na agro dużo więcej tutaj ruszamy i biegamy, ale jednak nie do końca. 12 odwiedzonych ołtarzy, jak widzicie, i modły przy ołtarzach, 14, 17 świecących ogonów jaszczurów zdobyłem, 42 zjedzone owoce, to oczywiście tylko część tego, co jest w całym świecie gry. Poza tym można jednocześnie też zbierać te owoce przy kilku podejściach i wtedy sobie jeszcze bardziej rozwijać na przykład wytrzymałość czy też zdrowie. Zebrane przedmioty specjalne to właśnie dopiero przy co najmniej drugim przejściu, kiedy można sobie robić poszczególne walki na czas, dlatego tutaj mam 0. Ciśnięte harpuny to też, harpuny są do odblokowania dopiero przy kolejnych podejściach, więc tutaj mogą być takie właśnie statystyki wskazujące 0, ale już na przykład wystrzelone strzały, 232. Popisy na agro, czas spędzony na ujeżdżaniu ryb i tak dalej. To wszystko, co wam do tej pory pokazywałem. I tutaj również mamy pokazane walki z poszczególnymi kolosami. W ogóle dziwnie jest to przetłumaczone, bo porażki to w rzeczywistości nie są nasze porażki, tylko porażki kolosów, czyli ile razy pokonaliśmy danego kolosa. I tutaj przy każdym kolosie zobaczycie, że dany kolos właśnie poniósł jedną porażkę. Ale czytelniej by było, gdyby to było napisane, że jest nasza wygrana. No bo przy każdym kolosie mamy właśnie
porażki tych kolosów, ale liczba zgonów to 0. I tutaj też, za każdym razem mamy podany nasz najkrótszy czas na danym poziomie trudności, więc na średnim tutaj widzicie, że kolos pierwszy, jeden z takich kolosów, przy którym najkrócej walczyliśmy, 3,5 minuty, tutaj 4,5. Przy trzecim trwało to chyba najdłużej, 13,5 minuty prawie, bo tam był problem, żeby się na niego wdrapać. No i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, jak to się rozkładało w przypadku kolejnych walk. Fajna rzecz, taka dodatkowa ciekawostka, żeby sobie podejrzeć, kiedy gramy. O, tutaj widzę, że walka była najkrótsza. 3 minuty i 8 sekund najwyraźniej, czy 8 setnych nawet. Tak, to jest 3 minuty i 8 setnych. To ciekawie. I na przykład teraz, tym 13 kolosem latającym, walczyliśmy przez 11 minut, więc też jedna z takich dłuższych walk akurat. No i właśnie przed nami jeszcze kolos 14, 15 i 16. Jeśli też nie zauważyliście, no to właśnie te poszczególne ikonki, które tutaj widzimy tych kolosów, to oczywiście pojawiają się na mapie i są też widoczne po lewej, a także prawej stronie. No ale to też widziałem po komentarzach, że jak najbardziej zauważaliście już też wcześniej. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o taką dodatkową ciekawostkę, którą też wam chciałem tutaj pokazać. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak się wam dzisiejsza walka podobała i oczekujcie na następne materiały z Shadow of the Colossus. Cześć!